Witajcie. Dziś przychodzę do Was z nową serią najważniejszych premier miesiąca. Odcinek taki, jak nie trudno się domyślić, pojawiać się będzie na początku każdego miesiąca, by przygotować Was i Wasze portfele do wydatku na coś, co może się okazać dla Was interesującą propozycją. W pierwszy dzień miesiąca zadebiutowały łącznie dwie duże produkcje. Jedną z nich jest Iron Harvest, opracowana przez niemieckie studio King Art, strategia czasu rzeczywistego, osadzona w mrocznym, dieselpunkowym uniwersum 1920+. Za którego powstanie odpowiada polski pisarz Jakub Różalski. Iron Harvest prezentuje alternatywną wizję rzeczywistości. Przenosimy się na fronty I wojny światowej, gdzie spotykamy to, czego nie spotkali nasi przodkowie w historii. Mowa tutaj między innymi o wielkich mechach, które to po zakończeniu globalnego konfliktu stały się częścią codziennej rzeczywistości. Gracz poznaje również nieco inną Europę, podzieloną na trzy główne mocarstwa. Imperium Saksonii, Rusjet oraz Republikę Polanii. Chodzi tutaj oczywiście o kraje, które znamy dziś jako Niemcy, Rosję i Polskę. Sytuacja nie jest ciekawa w żadnym z mocarstw. Pierwsze Imperium Saksonii powoli wstaje z kolan po porażce podczas Wielkiej Wojny. Gotowe zrobić absolutnie wszystko, aby odzyskać swoją dawną świetność. Drugi kraj, Rusjet, największy z całej trójki, ma na głowie wewnętrzne problemy. Aktualny car Nikołaj traci kontrolę, którą z kolei próbuje przyjąć Grigori Rasputin, mając w planach totalną rewolucję. Republika Polanii prowadzi intensywną modernizację swojej armii, próbując jednocześnie utrzymać w miarę dobrą sytuację w kraju. Gra wrzuca nas w sam środek licznych intryg. Tajemnicze siły próbują wywołać nowy, równie ogromny co Wielka Wojna konflikt. Iron Harvest oferuje całkiem sporo, bo aż trzy kampanie fabularne, każda dotyczy innego kraju. W każdym przypadku przejmiemy również kontrolę nad innym bohaterem głównym. Tych, jak nie trudno się domyślić, jest łącznie trójka. Anna, który pomaga niedźwiedź Wojtek, Olga z tygrysicą o imieniu Changa oraz Gunter z wilkami Nacht i Tag. Pod względem mechaniki mamy do czynienia ze standardową strategią czasu rzeczywistego. Naszym głównym zadaniem jest tutaj taktyczne zarządzanie dostępnymi jednostkami. Rozbudowa bazy odgrywa rolę drugorzędną. Gra zapewni dostęp do ponad 40 rodzajów jednostek. Kluczem do sukcesu jest opracowanie dobrej taktyki i branie pod uwagę takich szczegółów, jak chociażby wpływ otoczenia na rozgrywkę. Gra zaoferuje tryb dla jednego gracza oraz rozgrywkę wieloosobową. Dostępna jest na PC-tach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Drugą grą, która miała swoją premierę 1 września, jest Crusader Kings 3, trzecia odsłona kultowego cyklu niezwykle zaawansowanych i złożonych strategii czasu rzeczywistego, została ponownie opracowana przez Paradox Interactive. Ponownie przenosimy się do epoki średniowiecza, gdzie naszym głównym zadaniem jest zarządzanie dynastią, przeprowadzając ją przez kolejne pokolenia i poszerzając strefy wpływów. Do dyspozycji oddano nam wielką oraz bardzo szczegółową mapę świata. Za jej pośrednictwem wypowiadamy wojny pozostałym władcom, zawieramy sojusze oraz aranżujemy małżeństwa, mając na celu połączenie naszej dynastii z innymi. Istnieje również opcja grania znacznie mniej fair. Gracz może chociażby wynająć szpiega, a nawet płatnego skrytobójcę. Z drugiej strony musimy być także wyjątkowo ostrożni, ponieważ takie same opcje są dostępne dla innych władców. Nasi członkowie rodziny też nie muszą być szczególnie sprawiedliwi dla nas samych. Każda z osób należących do naszego rodu posiada własne drzewo rozwoju ze specjalnymi cechami osobowości i ambicjami. Jeżeli to wszystko brzmi przytłaczająco, mam dobre wieści. Crusader Kings jest znacznie bardziej przystępne od poprzednich odsłon cyklu. Mamy intuicyjny interfejs użytkownika, kompleksowy samouczek, który wprowadza gracza w podstawowe założenia, tłumacząc m.in. poszczególne zasady gry. Dla początkujących lub rozpoczynających swoją przygodę z serią Crusader Kings zaprojektowano również specjalne podpowiedzi. Gra oferuje tryb dla jednego gracza oraz rozgrywkę wieloosobową. Jest dostępna wyłącznie na PC-tach. 3 września swoją premierę ma WRC 9. Strategie na bok, nadchodzą rajdy samochodowe. WRC 9 to już dziewiąta część popularnej serii gier wyścigowych, za której stworzenie odpowiada studio Kiloton. Docelowym trybem rozgrywki jest tutaj tryb kariery, gdzie głównym zadaniem gracza jest uzyskanie tytułu mistrza świata w rajdach samochodowych. Przygodę rozpoczynamy jednak od klasy Junior WRC. Oprócz dobrze znanych lokacji, twórcy zadbali o to, aby WRC 9 dostarczyło nowych wrażeń. Trafimy do Nowej Zelandii, Japonii oraz na safari. Podczas rozgrywki zarządzamy zespołem składającym się m.in. z mechaników czy medyków. I chociaż w kwestii zarządzania zespołem wciąż mamy do czynienia z rozwiązaniami z poprzednich części, tym razem zdecydowano się jednak na oddanie nam większej kontroli. A jakby nie wystarczył Wam tryb kariery, gra oferuje również rozbudowany tryb wieloosobowy, gdzie możemy spróbować swoich sił przeciwko innym graczom.
Najważniejszą zmianą w nowej odsłonie cyklu i prawdopodobnie najbardziej odczuwalną jest poprawiony model jazdy. Choć nie otrzymujemy 100% symulatora, tak wciąż nie jest to gra zręcznościowa. Twórcy dołożyli wszelkich starań, aby rozgrywka dostarczyła jak najwięcej realistycznych wrażeń, skupiając się na takich elementach jak hamowanie czy zachowanie pojazdu w określonych warunkach. Warto również zaznaczyć, że mamy do czynienia z produkcją, która posiada licencję FIA. To oznacza, że na ekranie mamy zarówno prawdziwe samochody, kierowców, jak i nawet reklamy sponsorów. Gra jest dostępna na PC-tach oraz na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W przyszłości zostanie opracowana wersja na sprzęt nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xboxa Series X. Planowane jest również wydanie wersji na Nintendo Switch. Spellbreak z premierą 3 września 2020 roku. Teraz coś dla tych, którzy niekoniecznie chcą wydawać pieniądze na nowe gry. Spellbreak to osadzone w fantastycznym uniwersum Battle Royale oparte na modelu free-to-play z mikropłatnościami. Tytuł został stworzony przez niezależne studio Proletariat. W skrócie, mamy do czynienia z trzecioosobową grą akcji wzbogaconą o elementy RPG. Nie jest to jednak żadna rewolucja. Wciąż lądujemy na ogromnej mapie, gdzie bierzemy udział w wielkich bitwach, z których zwycięsko może wyjść tylko jeden uczestnik. Rzecz, która odróżnia Spellbreak od pozostałych przedstawicieli gatunku, to postacie, w które się wcielamy. Mowa tutaj o magach. Łącznie oddano nam do dyspozycji kilkanaście klas postaci, uzupełnionych przez dodatkowe profesje. Specjalizacje oparto na żywiołach, gdzie każda ze specjalizacji oferuje z kolei unikalną zdolność pasywną oraz trzy magiczne zwoje. Rzucamy zaklęcia, próbując przede wszystkim łączyć efekty działania poszczególnych czarów w kombinacje, często zabójcze dla innych graczy. Gra jest dostępna na PC-tach oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku pierwszej platformy sprzętowej w Spellbreak zagramy wyłącznie za pośrednictwem Epic Games Store. 4 września premierę będzie miało Marvel's Avengers. To przygodowa gra akcji osadzona w uniwersum, jak nie trudno się domyślić, Marvela. Za stworzenie produkcji odpowiada studio Crystal Dynamics, które współpracuje z Eidos Montreal. Wydaniem z kolei zajęła się firma Square Enix. Z podstawowych informacji, które niekoniecznie Was ucieszą, trzeba zaznaczyć, że Marvel's Avengers to tak zwana gra usługa, co oznacza, że jest stale rozwijana. Twórcy będą dodawać do niej nową zawartość, a graczom udostępniono możliwość zakupienia przepustek bitewnych oraz przedmiotów kosmetycznych. Kampania fabularna rozpoczyna się w dniu znanym jako Dzień A, a my jesteśmy świadkami otwarcia nowej siedziby Avengersów w San Francisco. Wydarzenie organizowane przez znanych nam superbohaterów szybko wymyka się spod kontroli i kończy katastrofą, po której Kapitan Ameryka zostaje uznany za martwego, a reszta Avengersów próbuje zrozumieć, co właściwie się stało. Rozgrywka jest nastawiona na tryb sieciowej kooperacji dla 4 graczy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby ukończyć przygodę samodzielnie. Dość kontrowersyjną kwestią są oczywiście mikropłatności. Twórcy omówili szczegółowo tak zwane Hero Challenge Card, czyli pakiety z nowymi superbohaterami. Każdy taki pakiet wprowadzi jednego bohatera z 40 poziomami wyzwań, darmowych oraz płatnych. W dużym skrócie mowa tu o przepustce bitewnej. Osiągając kolejne poziomy, gracze będą odblokowywać przedmioty kosmetyczne pokroju specjalnych strojów dla postaci czy finisherów, otrzymując od czasu do czasu zasoby lub walutę w grze. Zaznaczono, że nowi bohaterowie będą dostępni całkowicie za darmo. Dostęp bez żadnych dodatkowych opłat uzyskamy również do dodatkowych misji, regionów, a nawet wątków fabularnych. Warto jednak zaznaczyć, że niektóre rzeczy będą wymagać od nas posiadania przepustki w wersji premium. I tutaj pojawia się całkiem spory problem. Sytuacji nie poprawia bowiem fakt, że każdy bohater, który pojawi się w grze po premierze, nie dotyczy bowiem tych, którzy w grze pojawią się w dniu debiutu, otrzyma własną przepustkę bitewną. I za każdą taką przepustkę przyjdzie nam zapłacić $10, czyli około 40 zł w przeliczeniu na walutę w grze. Marvel's Avengers zadebiutuje 4 września bieżącego roku na komputerach osobistych, konsolach PlayStation 4, Xbox One, a także na platformie Stadia. Wiemy również, że w planach są wersje na PlayStation 5 oraz nowego Xboxa. Również 4 września swoją premierę będzie miał Tony Hawk's Pro Skater 1 i 2. Zostały one udostępnione przez firmę Activision na PC oraz konsole Xbox One i PlayStation 4. Za przygotowanie remasterów odpowiada studio Vicarious Visions, nie mam pojęcia, które ma na swoim koncie m.in. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Wspomniana ekipa zadbała o to, by kultowe produkcje zadebiutowały w rozdzielczości HD. Nie zdecydowano się jednak wyłącznie na nową oprawę graficzną, bowiem Tony Hawk's Pro Skater 1 i 2 daje do naszej dyspozycji całkowicie przebudowane tytuły. Jakby ktoś nie pamiętał bądź też nie wiedział, gra traktuje o jeździe na deskorolce. Wcielamy się nie tylko w legendarnego skatera Tony'ego Hawka, ale kierujemy także innymi mistrzami tego sportu. Mechanika jest prosta do zrozumienia, ale trudna do perfekcyjnego opanowania, o czym można było przekonać się grając w oryginalne wersje
tychże gier. Podczas rozgrywki będziemy wykonywać efektowne triki w doskonale znanych, lecz odpowiednio unowocześnionych lokacjach, bawiąc się zarówno w trybie dla jednego gracza, jak i lokalnym multiplayerze dla dwóch osób. Nie zabraknie ponadto opcji rywalizacji z użytkownikami z całego świata. 8 września swoją premierę będzie miała gra Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Jest to remaster RPGa z 2012 roku, którego stworzeniem zajęło się studio Kaiko Games, znane przede wszystkim z pierwszej i drugiej części serii Darksiders. Gra przeniesie nas do fantastycznej krainy Amalur, gdzie poznajemy historię głównej postaci. Ta rozpoczyna się od śmierci, a my zostajemy wskrzeszeni za pomocą studni dusz. Rozgrywka skupia się na eksploracji kolejnych lokacji, rozmowy z postaciami niezależnymi oraz walce z przeciwnikami. Re-Reckoning zawiera podstawową wersję gry razem ze wszystkimi wydanymi dotychczas dodatkami, wśród których nie zabrakło Legend of Dead K oraz Thief of Naros. Gra będzie dostępna na PC-tach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. 15 września premierę będzie mieć PES 2021, czy raczej eFootball PES 2021. I nie jest to kolejna odsłona cyklu. Zamiast tego autorzy udostępnili tzw. Season Update, który zawiera zaktualizowane składy drużyn, wygląd koszulek oraz herbów. Po ogłoszeniu firma Konami poinformowała, że trwają prace nad nową częścią serii adresowaną dla posiadaczy konsol Xbox Series X i PlayStation 5. Była to niezwykle cenna informacja, bowiem Season Update do PES 2021 dedykowany jest rzecz jasna wyłącznie osobom grającym na PC, Xbox One i PlayStation 4, ponieważ właśnie na tych platformach docelowych ukazała się gra eFootball PES 2020. PES 2021 oferuje zatem dokładnie taką samą mechanikę rozgrywki, tryb zabawy oraz grafikę co poprzednik i cena tytułu jest zatem odpowiednio tańsza. Ale i tak w momencie oficjalnej premiery PES 2021 kosztować nas będzie nieco ponad 100 zł. A jak Wam się podoba to rozwiązanie? Wolicie update za 100 zł czy nowy tytuł w postaci FIFA 2021? Nowy w cudzysłowie oczywiście. Crysis Remastered ze swoją premierą 18 września. To odświeżona wersja pierwszoosobowej strzelanki z 2007 roku. Za stworzenie nowego wydania tego FPS-a odpowiadają autorzy oryginału, czyli firma Crytek, którzy nawiązali współpracę z Saber Interactive. Przypomnę, twórcy Wiedźmina 3 na Switcha. Gra zadebiutowała jednocześnie na PC-tach oraz konsolach Xbox One, PlayStation 4 oraz na Switchu. W odróżnieniu od pierwowzoru, który oferował zarówno kampanię fabularną, jak i pełnoprawny multiplayer, Crysis Remastered zawiera jedynie tryb dla pojedynczego gracza. Opisywana edycja charakteryzuje się rzecz jasna poprawioną grafiką. Twórcy nie tylko podnieśli jakość tekstur, ale zadbali również o udoskonalony system oświetlenia, wolumetryczną mgłę, lepsze efekty cząsteczkowe, a nawet wsparcie efektu motion blur i ray tracingu. Crysis przedstawia losy członków elitarnej jednostki wojskowej. Jako jeden z nich zakładamy specjalny nanokombinezon, by dzięki niemu zyskać dostęp do wielu nadludzkich zdolności przydatnych nam w trakcie walk z przeciwnikami. Główny bohater może poruszać się z nadzwyczajną prędkością, skakać na dużą wysokość, zadawać potężne obrażenia i używać kamuflażu. Naszym zadaniem w Crysis jest zbadanie statku kosmitów. Przebijamy się przez dżunglę, obszary pokryte lodem oraz wiele innych lokacji. Ale nie zawsze eksplorujemy świat pieszo, bowiem w grze znalazły się opancerzone samochody terenowe, helikoptery, a nawet łodzie. 24 września swoją premierę będzie miała gra Serious Sam 4. To pierwszoosobowa strzelanka autorstwa studia Crow Team. Twórcy Serious Sam 4 zadbali o to, by pojawiły się w niej charakterystyczne elementy, więc nie mogło zabraknąć staroszkolnej mechaniki rozgrywki oraz specyficznego dla wieloletniego cyklu humoru. Może to nieco odstraszyć młodszych graczy, którzy szukają rozwiązań charakterystycznych dla współczesnych strzelanek, ale miłośnicy oldschoolu z pewnością będą ukontentowani tym, co przygotowała firma Crotem. Pod względem fabularnym Serious Sam 4 stanowi prequel cyklu, więc nie musimy znać historii opowiedzianych w innych odsłonach, by zrozumieć scenariusz czwórki. Jako Sam, Serious Stone, czyli ostatnia nadzieja ludzkości, musimy uratować świat przed armią Mentala, której członkowie rozsiani są po całej ziemi. Kampanię można ukończyć samemu lub w trybie kooperacji dla 4 osób. Serious Sam 4 to pełnokrwisty FPS, w którym likwidujemy wszystkich, którzy staną nam na drodze. Do dyspozycji naszego bohatera oddano rozmaite typy broni palnej. Co ciekawe, lokacje mają znacznie bardziej otwartą strukturę niż w poprzedniczkach, ale generalnie tytuł nie oferuje wielkich rewolucji, bowiem autorzy skupili się na dopracowaniu elementów, które zadecydowały o sukcesie wcześniejszych części. Gra zadebiutuje 24 września na PC-tach. Końcówka miesiąca i premiera Mafia Definitive Edition, a dokładnie 25 września. Jest to kompleksowy remake kultowej gry gangsterskiej z 2002 roku. Za odświeżenie oryginału odpowiada studio Hangar 13.
Gra jest częścią pakietu Mafia Trilogy, który zawiera jeszcze odświeżone wydania pozostałych dwóch odsłon cyklu. Jeśli chodzi o fabułę, założenia są takie same. Przenosimy się do fikcyjnego miasta Lost Heaven i poznajemy Tomasa Angelo, młodego taksówkarza desperacko szukającego zarobku. Podczas dowożenia jednego z klientów Angelo przypadkiem wplątuje się w starcie z rodziną gangsterów. Ostatecznie udaje mu się dotrzeć ze swoim klientem do restauracji, jednak kilka lat później historia zatacza koło, a Angelo zostaje przesłuchany jako koronny świadek. Gracz poznaje wspomnienia jako retrospekcję. Jeżeli zaś chodzi o rozgrywkę, na samym początku warto omówić tryb klasyczny. Twórcy stworzyli go po to, aby gracze mogli powrócić do przeszłości i włączyć liczne mechaniki znane z pierwowzoru. Choć klasyczny poziom trudności nie sprawi, że Mafia stanie się nagle gromnie rozsądnie trudną, tak wprowadzi funkcje, które pozwolą cofnąć się do czasów oryginalnej Mafii i poniekąd zachęcić graczy do zabawy w zupełnie inny sposób. Podczas grania na klasycznym poziomie trudności będziemy musieli zwracać uwagę praktycznie na wszystko, nawet na amunicję, ponieważ tak jak w wersji oryginalnej z 2002 roku, klasyczny poziom trudności sprawi również, że każda walka będzie wymagająca. Regeneracja zdrowia zadziała jedynie do 20%, a korzystanie z apteczki nie zapewni tak dobrego leczenia jak normalnie. Czy podoba Wam się taka wizja stylu rozgrywki? Skorzystacie z klasycznych poziomów trudności? Dajcie znać w komentarzach. Przypomnę, że Mafia edycja ostateczna zadebiutuje 25 września bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Mam tylko nadzieję, że poprawią ten framerate, który na materiałach promocyjnych nie prezentował się zbyt dobrze. 25 września swoją premierę będzie miał Port Royal 4. To kolejna odsłona popularnego cyklu strategii ekonomicznych. Nowa część została stworzona przez Gaming Mind Studios na zlecenie Calypso Media. Przenosimy się do XVII-wiecznych Karaibów, gdzie dołączymy do kolonialnych potęg takich jak Hiszpania, Anglia, Francja i Holandia, walczących między sobą o dominację. Wcielamy się w młodego i ambitnego gubernatora, który dowodzi niewielką osadą i robi wszystko, by z czasem stała się ona tętniącym życiem miastem handlowym. Port Royal 4 wykorzystuje doskonale znane rozwiązania w mechanice rozgrywki, a oprócz tego wprowadza trochę nowości. Jedną z nich jest możliwość przeprowadzenia bitew morskich w systemie turowym. Co warte odnotowania, w jednym starciu bierze udział maksymalnie 10 statków. A 30 września premierę będzie miał wczesny dostęp do gry Baldur's Gate 3. To jedna z najbardziej oczekiwanych gier komputerowych w historii. Otrzymujemy tu produkcję, która została stworzona przez autorów niesamowicie popularnej serii Divinity Original Sin, czyli Larian Studios. Wcześniejsze odsłony kultowego cyklu przygotowała firma BioWare, znana później z takich gier jak Mass Effect czy Dragon Age. Co prawda Baldur's Gate 3 ukazało się prawie 20 lat po premierze Baldur's Gate 2 Cienie Amn. Ta miała miejsce w roku 2000, natomiast w 2001 zadebiutowało rozszerzenie Baldur's Gate 2 Tron Bala. Twórcy nie zamierzali wprowadzić wielkich innowacji, starając się naśladować wyśmienite oryginały. Gra zadebiutuje 30 września we wczesnym dostępie na PC-tach. Wiemy już trochę na temat Early Accessu, bo wczesny dostęp zapewni nam możliwość rozegrania pierwszego aktu. Jego ukończenie powinno nam zająć od 20 do 25 godzin. Nie zmienia to jednak faktu, że nieliniowość produkcji wielu graczy przekona do ponownego przejścia i sprawdzenia dostępnej zawartości w zupełnie inny sposób. Co ważniejsze, zawartość udostępniona pod koniec przyszłego miesiąca będzie w pełni dopracowana, że otrzymamy pełnoprawne sceny przerywnikowe, różne wersje językowe, a także tryb wieloosobowy. Jeśli jednak chodzi o ostatni element, na samym początku nie będzie opcji split screen. Deweloperzy zdradzili również, że po rozpoczęciu gry i procesu tworzenia głównego bohatera wybierzemy wśród 9 ras oraz 6 klas. Będą również podrasy i podklasy, a w trakcie rozgrywki zwerbujemy maksymalnie 5 innych towarzyszy. Zdaniem autorów fakt, że Baldur's Gate 3 we wczesnym dostępie będzie aż 3-krotnie większe niż Divinity Original Sin 2 we wczesnym dostępie, jest spowodowane znacznie gęstszą zawartością. W uproszczeniu, najnowsze dzieło Larian Studios będzie niezwykle bogate w opcje i przede wszystkim bardzo nieliniowe. I tym tytułem kończymy dzisiejszy odcinek premier miesiąca. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Dajcie łapkę w górę, żeby wspomóc algorytmy YouTube'a. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, a my widzimy się już jutro w Gram TV News. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!